Co będzie istotnego na LinkedInie w tym roku, co nas czeka w dalszym rozwoju tej platformy? Myślę, że przede wszystkim tutaj dalszy rozwój to jest AI na LinkedInie, którego jest coraz więcej, które będzie też dostępne bardziej w języku polskim, bo dla użytkowników premium już są dostępne funkcjonalności tworzenia kontentu. Na pewno bardzo ważną, dużą zmianą jest wprowadzenie stron premium, czyli stron firmowych i kont firmowych, które są płatne, które mają możliwości korzystania z AI i dodatkowe funkcjonalności monitorowania obserwujących strony firmowej i budowania większej ilości interakcji. To jest ważne rozwiązanie. Co LinkedIn robi w kierunku, można powiedzieć, wejścia w trendy w kontentu wideo? Na razie testuje rozwiązanie feedu horyzontalnego, czyli po prostu w urządzeniach mobilnych, w aplikacjach będzie można przeglądać kontent wideo. Ja myślę, że to będzie super wszystkim rozwiązanie dla osób, które lubią kontent typu TikTok i taki kontent rolkowy. Choć myślę też, że nie musi być on aż taki dynamiczny i emocjonalny, bo to jednak jest LinkedIn, ale na pewno ma szansę się przyjąć. Zobaczymy, jak oczywiście finalne wdrożenie tego będzie. Co mnie poruszyło, co roku przygotowuję raport na temat użytkowników LinkedIna i w poprzednim roku, w 2023 roku na LinkedInie w Polsce powstało 1 200 000 nowych kont, z czego połowa osób, które założyły konta, czyli 600 000 osób, to osoby w wieku 18-24 lata, więc typowa generacja Z. I myślę, że te osoby nie są bardzo aktywne na tle innych grup, różnych innych pokoleń na LinkedInie, natomiast stanowią blisko 1/3 użytkowników tej platformy w Polsce, na pewno są przestrzenią do zagospodarowania. Te osoby oczekują od firm mniejszej sztywności, więcej luzu, po prostu lżejszego kontentu. Nie chodzi o to, że ma być to lol content, ma być śmieszny, tylko po prostu taki wprost, żeby to nie było takie nadęte opowiadanie o produktach, usługach, ale bardziej pokazywanie, jaka stoi za tym historia, jakie prawdziwe emocje za tym stoją. Myślę, że takich różnych wiele rzeczy jest, ważnych niuansów. Na pewno pokolenie Gen Z ma duży wpływ i będzie coraz mocniej wpływać na to, jak firmy będą się komunikować, zresztą nie tylko na LinkedInie, ale na każdej innej platformie społecznościowej. To, co jest ważnego, AI, tak jak rewolucjonuje wszystkie inne branże, również rewolucjonizuje komunikację na LinkedInie. Automatyzacja komunikacji na LinkedInie ze stron firmowych, kont osobowych staje się przyszłością i optymalizacja tej komunikacji również. I tutaj też jest trochę zagrożenie, kiedy będziemy się kontaktować z człowiekiem, kiedy z jakimś botem. Tutaj jest, na pewno jest to zastanawiające. Ja nie wiem, czym finalnie się zakończy to na LinkedInie, ale na pewno LinkedIn chce zoptymalizować procesy. Na pewno ja mam taką jedną wskazówkę na koniec dnia, nawet jeżeli, jak ktoś mówi, AI zrobi prekontakt, to na koniec dnia i tak powinien wystąpić człowiek w imieniu firmy, po to, żeby się spotkać z docelowym klientem i dogadać biznes. Obecność w Google, w ogóle strona www, jasna sprawa, że to jest kluczowy punkt styku, szczególnie myślę, że takiej polskiej mentalności, polskiej kulturze milenialsów i starszych pokoleń trudno sobie wyobrazić współpracę z kimś, kto nie ma strony. Jeżeli jest profil na social mediach, on jest mniej wiarygodny, dlatego że on może być bardziej ulotny. Strona jest czymś, można powiedzieć, takim naszym, czym my możemy zarządzać i budować sobie wokół tego całą infrastrukturę komunikacji, łączyć z innymi mediami, bo dzisiaj LinkedIn działa w ten sposób, ale może za 2 lata straci swoją rangę i rolę. Strona jest czymś, co my możemy w pełni zarządzać. Oczywiście też wiąże się z pewnymi ryzykami, natomiast jest kluczowym punktem odniesienia i często, ja bym powiedział, w ekosystemie mediów danej marki stanowi centrum.